bracia, witajcie. Piątek 7 tygodnia okresu paschalnego, już 48 dzień naszej podróży ku Pięćdziesiątnicy. Słuchamy dzisiaj Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Oby to się dzisiaj wydarzyło, oby dzisiaj wydarzył się ten dialog Chrystusa ze mną. Jesteśmy w tym już ostatnim czasie, jaki nam został przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. I te słowa, które przychodzą, motywują nas do tego, żeby naprawdę wołać, błagać o Ducha Świętego. Przywróć mi ducha niezwyciężonego, przywróć mi moc ducha. Oddaj mi to, co do mnie należy, co mi zabrał mój nieprzyjaciel. A należy mi się Duch Święty, ten, który jest darem Ojca. Dzisiaj ta aklamacja przed Ewangelią, że Duch Święty was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, jest takim kluczem, w którym czytam ten dialog Chrystusa z Piotrem, ze mną. Chrystus pyta się Piotra, pyta się mnie: miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Dlaczego? Dlaczego więcej aniżeli ci? Jesteśmy wszyscy zaproszeni do tego, żeby kochać Chrystusa, a nie więcej niż inni, bardziej niż inni. A może jestem wezwany, żeby kochać bardziej, goręcej, bo przecież komu wiele przebaczono, ten bardziej kocha. Chrystus pyta się, czy razem, wiemy, że to ma swoją paralelę z tym trzykrotnym zaparciem się Chrystusa przez Piotra. Ale ma też tą paralelę z tym więcej, bo Chrystus przed męką mówi, że nie możesz pójść dzisiaj, nie możesz dzisiaj pójść za mną. I święty Piotr mówi: jak to ja nie mogę pójść za mną? Ja życie moje oddam za ciebie. U Mateusza czytamy, że Chrystus mówi: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. A Piotr mówi: Panie, choćby wszyscy zwątpili, ja nie zwątpię. To jest to więcej. Myślę, ile takich pustych deklaracji w moim życiu było, że kocham więcej, że pracuję więcej, że daję z siebie więcej niż inni, że jestem bardziej gorliwy, że jestem bardziej oddany, że jestem lepszy niż inni w tym, do czego mnie Pan powołał, bo
bo nie marnuję tyle czasu, bo daję wszystkie moje siły, bo angażuję się, bo mi bardziej zależy od innych. Ile tych pustych deklaracji. A potem te wydarzenia, kiedy ogarniał mnie smutek, tak jak Piotra ogarnął smutek i gorzko zapłakał. Ile było takich łez. Rzeczywiście, kiedy patrzyłem się na swoje życie i widziałem, że zmarnowałem, że zaparłem się Chrystusa, że uciekłem, że na końcu chodziło mi o to, żeby żyć dla samego siebie. I te trzykrotne pytania, i po tym trzecim pytaniu, kiedy Piotr się smuci, że trzeci raz się Chrystus pyta. Ja myślę, że potrzebuję naprawdę Ducha Świętego, żeby czytać ten dialog inaczej, żeby Duch Święty, którego Bóg chce pobudzić we mnie, chce dać mi na nowo, oddać mi to, co zgubiłem właśnie przez to moje życie głupie, mimo tych wszystkich wielkich deklaracji i myślenia o sobie nie wiadomo jak. Ten Duch jest po to, żeby mi przypomnieć to wszystko, co Chrystus powiedział. Bo Chrystus powiedział, 3 razy się mnie zaprzesz. Chrystus powiedział, wszyscy we mnie zwątpicie. Chrystus do Judasza, który miał go wydać, powiedział, idź i czyń prędko to, co masz uczynić. Że Chrystus nie wybrał mnie, mając nadzieję, że nie zgrzeszę, mając nadzieję, że nic się nie stanie, mając nadzieję, że zawsze będę stawał na wysokości zadania. Chrystus wybrał mnie i tak samo ryzykując ze mną, ryzykując także, że ze mną zbankrutuje, ale kochając mnie, dając za mnie swoje życie, mówi, rozproszycie się, zostawicie mnie samego, ale ja nigdy nie jestem sam. W modlitwie arcykapłańskiej słuchaliśmy, jak Chrystus powiedział, Ojcze, za nimi proszę, za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. I mówi, za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie. Chrystus idzie na śmierć, dając swoje życie. Przychodzi też tak, w ten sposób, w każdej Eucharystii, nie żądając niczego ode mnie. Mówi, to jest moje życie połamane, bierz i jedz, moje ciało wydane, bierz i jedz, moja krew wylana na odpuszczenie grzechów, czyich? Twoich, mówi. Twoich. Na te wszystkie twoje puste deklaracje. Także na te wszystkie momenty, kiedy zwątpiłeś we mnie, kiedy uciekłeś, kiedy nie chciałeś pełnić mojej woli, kiedy nie chciałeś kochać, nie chciałeś przebaczać, kiedy szedłeś na barykady, nie pozwalałeś sobie niczego powiedzieć, kiedy musiałeś otworzyć usta, bo inaczej by cię rozerwało. Na to wszystko przychodzę, mówi Chrystus. I Chrystus także w tym pytaniu nie mówi, ale już teraz, teraz się już mnie nie zaprzesz więcej. Nie mówi, tylko pyta to. Pyta o to jedno. Kochasz mnie? Kochasz mnie? To też jest bardzo ciekawe, bo ten dialog, jak wiecie, to słowo greckie, oryginalne, też jest bardzo ciekawe, że 2 razy pyta się Chrystus, czy kocha tą miłością nieprzyjaciół, tą miłością agapę. I Piotr nie odpowiada w ten sposób. Odpowiada, że kocha tak jak się kocha przyjaciela, kocha, używając tego słowa fileo. I za trzecim razem Chrystus zniża się do poziomu Piotra. I już nie mówi za trzecim razem agapę, tylko za trzecim razem mówi fileo, czy mnie w ten sposób kochasz? To jest niesamowita, dobra nowina, bracia. Często to powtarzam ostatnio, ale Chrystus nie wybiera zdolnych, ale uzdalnia wybranych.
Chrystus nas wybrał i mówi dzisiaj do nas tylko to jedno. I oby to, ten dialog dzisiaj naprawdę się wydarzył w naszym życiu. Żebyśmy powiedzieli, Panie, Ty znasz mnie, znasz wszystkie moje porażki, moje puste deklaracje. Wiesz, ile razy się Ciebie zaparłem, mimo mówienia, że nie wiadomo, kim jestem, myślenia o sobie, że nie wiadomo, kim jestem. Kocham Cię. Kocham Cię. I żebyśmy dzisiaj usłyszeli, to teraz pójdź za mną. Teraz pójdź za mną. Żebyśmy mogli pójść, pozwalając Panu Bogu na to, żeby nas poprowadził do takiego momentu, kiedy się zestarzejemy, dojrzejemy w naszej wierze. Żebyśmy się wreszcie dali poprowadzić tam, gdzie nie chcemy iść, czyli na krzyż. Żebyśmy się dali poprowadzić i tak uwielbili Boga w tej godzinie, którą On dla nas przeznaczył. Chrześcijanin jest tym, który pełniąc wolę Boga, przychodzi na tą godzinę i wchodzi w tą godzinę tak jak Chrystus, razem z Chrystusem. Dlatego pójdź za mną, mówi. Nie sam już, ale idź za mną, bo komu wiele przebaczono, ten bardziej kocha. Dlatego może dzisiaj powiedzieć, kochasz mnie bardziej. Piękne słowo, które nas motywuje do tego, żeby wołać o Ducha Świętego. Dobrego dnia, bracia. Pokój wam.